jeszcze jedno. Kurde, jak to piję. Wylałem pół konewki i patrzcie, jak to wciąga. Cyk, 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 cyk. I tak jest codziennie. No, widzę, że już wolniej idzie, ale to i nie ma. No tak piję. To jest tamarillo generalnie, ale dla mnie to jest śmierdzące drzewo. O Boże, nie idzie tego dotknąć, bo capi jak z obory. Już taki grubas jest, nie wiem, o, tu jakieś odrosty są. Nie wiem, czy takie odrosty puszczać od samego dołu, chyba to upieprzę, żeby to tak w pieniek szło. Było pieniaste, drzewiaste. Patrzcie, tu się kora robi, to jest... No, generalnie... Grube już. Już twarde, liście ogromne. Patrzcie, jakie to jest zdrowiutkie. Tylko wiecie co, jak to się dotyka, to tak capi. Myślałem, żeby to do domu schować, wykopać do dużej doniczki w domu, ładnie postawić na zimę. Ale jak to tak śmierdzi, to ja nie wiem, czy ja wytrzymam. No. Ja nie mam szklarni. Nie mam szklarni. Garaże to też takie zimne. Ile mrozu, tyle w garażu. No nie wiem. Patrzcie na moją pałownię. Juko, już dużo. Peter, jak wyglądasz? To zobacz sobie, jak to fajnie urosło. I co? Ja mam to na jesieni, znaczy na jesieni, no tak, na jesieni, na przed zimą chlasnąć gdzieś tutaj? Tutaj? Gdzieś tu chlasnąć, tak? I co, i to odrośnie sobie nowe, tak? I się nie przejmować i tam w ziemi to wytrzyma. No ciekawy jestem. O, już jest też duże, już jest też duże. A to było takie malutkie. To było, no to takie piciarstwo, no. Można zobaczyć sobie w moich poprzednich filmach. Banana też kupiłem. Taka łodyga z jednym listkiem. 2 miesiące temu. Patrzcie, jaki konus. Jest już taki jak tamten mój. Na wiosnę co wkopywałem, też można sobie porównać. No, ale ten to sadzi w gruncie. Witam wszystkich. Miałem już nie nawozić, ale jest taka prażucha. U mnie dzisiaj 26 stopni w cieniu. Krystolam czerwony na oko. Trytrytrytrytry, dobra, będzie. Ja już wiem, że pół kilo na takie trzy konewki to nie ma przesady. Także teraz parę tego nie zaszkodzi. No i tak, przez 10 dni ma być u mnie słońce. Po 23, po 22 w cieniu, 25, nawet tam chyba dwa razy pod rząd 26 ma być. Więc myślę, że co, ja będę tu ograniczał. Muszę wymyrdać jeszcze w tej konewce. Wymieszam. Co będę im ograniczał? Jak chcą jeść, chcą rosnąć, jest ciepło. Jest w miarę ciepła pogoda, to trzeba korzystać. Patrz, jaki grubas już. No, marakujka też chce jeść. Trzeba jej dać papu. Dużo. Bananki już podlałem. Tutaj taki listek wyrósł delikatny i mi się łamie cały czas. Zastanawiam się, czy go nie zrobić machentachen. No ale chyba tak będzie trzeba. Jest banan od czarnego. W ogóle tu wszystko od czarnego. Ale ten liść chyba będzie do kasacji. Albo chociaż tu do połowy go na tym pęknięciu chlasnąć, tak żeby nie blokował wyjście następnemu. Następnego póki co nie widać, no bo ten jeszcze dobrze nie wyszedł. Zobaczymy. Tu od Katriny. Podlewamy, zobaczymy. Moja ważna Ktonia, zobaczcie. Jak się przewróciła, złamał się liść. Wysypała się ziemia, korzenie wyszły. Ale to już jakiś czas temu. Rośnie jak opętana, chyba lubi to.
lubi jak się ją przewraca. Zobaczcie. Jest już wielka, powiem wam, jest już wielka. Przejdziska trzeba podlać krystolankiem. Następna ważka. Podlać dobrze, żeby miała co jeść. Karłatka, zobaczcie ile liści. Nowych liści. Cała ta korona, to wszystko nowe liście. A tutaj patrzcie jak rośnie, kiedy ja to obcinałem. Ale kolejny jakiś mamutowiec wyszedł. No i ten następny też, chyba też taki. Nie wiem, nie mam pojęcia, kiedy wreszcie jakieś normalne liście będą rosły. Chyba już w tym roku się nie doczekam. Uciąłem chyba ze 3 cm pnia. A to dalej takie wychodzą, kulfony. Nic to nie pomogło. Chyba, że jeszcze głębiej trzeba by ciąć jeszcze tam. No nic, poczekamy. Póki co trzeba podlewać krystolanem, póki słońce świeci. Tam jeszcze banan, muselka do podlania. Liście laurowe trzeba podlać. Kordelinki. Patrzcie jakie wielkie. A były takie malutkie jak tutaj. Takie malutkie były na wiosnę. Z parapetu wypuszczone, dokładnie. To już przynajmniej wiem, że te za rok po jednym sezonie będą takie. Wypas. Te są włoskie. O, tu widzę, że jakieś coś się chyba grzybek wydał. Te są włoskie. Tamte szkockie. Tamte są takie bardziej w swoim środowisku chowane. A te takie tam w cieplutkim klimacie. Zobaczymy. Zobaczymy. Oczywiście mam ich 3, czy tam 4. Jedna trafi do gruntu na testy. Też jestem ciekawy tych Glorios. Jedna, druga. Pięknie rosną, pięknie rosną. Też jestem ciekawy, jak z tą zimą sobie dadzą radę. Zobaczcie, jaki mój bananek. Szkocki, zobacz. Jak dobrze, że go wkopałem wtedy do ziemi. Rośnie jak opętany, patrz przy... Widać tu odtąd dotąd przyrósł drugie tyle, odkąd jest w ziemi. To jest chyba około miesiąca czasu. I urósł drugie tyle, a w doniczce nic nie rósł. Nic. To za niedługo ten odrost będzie większy jak to, co było w doniczce. No, rośnie jak opętany. A pokażę wam jeszcze ciekawostkę. Bambus zielony, taki z Włoch, co przytargałem tutaj. Wyszedł gdzieś tam z boku. Wystrzelił do góry, stargał liścia jednego, stargał liścia drugiego. No bo on sobie rośnie. No przecież nie może mieć przeszkód na swojej drodze. Ja tylko czekam, jak mi tutaj za krótko trawę przyciąłem, bo na jedyneczkę rzuciłem. Wczoraj miałem już nie kosić. Hehehe, dobre żarty, coś czuję, że jeszcze ze 3 razy będę kosił. No i ten bambus chce żyć, no i ja się martwię, że kiedyś wyjdzie mi z tego i gdzieś tu zacznie rosnąć. No trudno, będę kosił kosiarką. No, ale generalnie jest petarda. Mam nadzieję, że tą zimę przeżyję superancko. Biker jedzie. Dobra. Wiecie co? Pozdro, bo ja idę doniczkować, co ja gadam, konewkować idę, czasu mi braknie. Tak, Mysza? Dziubuś? Czekoladę znowu jadłaś, jaka ty jesteś czekoladowa dziewczyna.